9 marca, tuż przed startem rundy wiosennej sezonu 2022-2023, klub sportowy Unia Turza Śląska zaprezentował skład pierwszej drużyny. Wydarzenie poprowadził Krzysztof Borkowski, a patronat medialny nad prezentacją objęła Swojska Piłka. Spotkaliśmy się po to zaprezentować zespół, przede wszystkim kibicom, ludziom zainteresowanym Unią Turza Śląska. Robi się oczywiście wielkie, to już jest tak przyjęte od ekstraklasy po niższe ligi, to nie jest żadna może sensacja dzisiaj robienie prezentacji zespołu. Myślę, że to bardzo fajnie wypadło. Spotkanie było okazją do przypomnienia kibicom nazwisk zawodników od lat związanych z klubem, ale także pochwalenia się osobami, które zasiliły szeregi Unii Turza Śląska od wiosny 2023. Pierwszą drużynę tworzą bramkarze Karol Wacławiec, Marcin Musioł i Mateusz Tomala. Obrońcami są Aleksander Barteczko, Adam Fojcik, Piotr Glenc, Szymon Jary, Jakub Makselan, Michał Mazur, Wojciech Orzeł, Oskar Wala i Arkadiusz Woś. Na pozycji pomocnika zagrają Mateusz Danieluk, Patryk Dudziński, Michał Gałecki, Tomasz Kabut, Sławomir Musiolik, Dawid Pawlusiński, Paweł Staniczek, Mariusz Wanglosz, Wojciech Węglosz oraz Patryk Witkowski. Napastnicy, którzy walczyć będą o zdobywanie bramek, to Filip Franiczek i Kamil Kucharski. W Turze Śląskiej gram już 7 rok. Debiutowałem w meczu z Ślęzą Wrocław, wygranym 3-0 w trzecioligowym debiucie. Funkcję pełnię kapitana od niespełnia 2 lat i myślę, że wychodzi mi to w miarę dobrze. Od 2017 roku, od czasów trzeciej ligi, z lekką przerwą, gdzie byłem w rozwoju Katowice, a później w Odrze Włodzisławieszcze i wróciłem znowu do Turzy Śląskiej. Skąd ten powrót? Co jest tutaj takiego wyjątkowego, że chciało się wrócić do Turzy? Myślę, że atmosfera panująca w klubie i wszyscy ludzie przy nim pracujący. Gdzieś to było głównym powodem. Bardzo mi się tutaj podobało w okresie trzeciej ligi i dlatego zdecydowałem się wrócić. W zeszłym roku w meczu kwietniowym z Podbeskidziem doznałem zerwania wiązadeł w kolanie i niestety musiałem przejść operację. Rehabilitacja trochę długo trwała, udało mi się wrócić na ostatni mecz listopadowy. I teraz przepracowałem już cały okres przygotowawczy i mam nadzieję, że wrócę do swojej formy sprzed kontuzji. Do tej rundy wiosennej to przyszło 3 zawodników. Adam Fojcik, którego jeszcze znałem, pełniąc funkcję dyrektora sportowego GKS Jastrzębie, znałem młody chłopak, młodzieżowiec jeszcze. No i 2 zawodników, którzy na co dzień pracują u pana prezesa w firmie, grali w Odrze Włodzisław i zdecydowali się tutaj kontynuować swoją przygodę, karierę w Unii Turza Śląska. Grałem w Odrze Włodzisław, pracowałem w firmie u pana prezesa, przekonał mnie do przejścia do klubu. Pozytywne wrażenia, znam wielu chłopaków, którzy tutaj grają, szybko zaadaptowałem się do szatni, więc nic, tylko ciężko pracować, czekać na mecze ligowe. Trafiłem do Turzy tej zimy, przyszedłem tutaj ze sprawą pana Zenona Reka, który wcześniej był udziałowcem Odry Włodzisław. Pracuję też w jego firmie, jest to dla mnie wygodne. Moje pierwsze wrażenia w klubie są bardzo pozytywne. Szatnia mnie dobrze przyjęła. Sporo chłopaków znałem również osobiście z pracy. Klub jest bardzo profesjonalny, mimo tego, że gra w czwartej lidze. Podczas prezentacji przedstawiono również sztab szkoleniowy Turzan. Tu spore zaskoczenie, bo nastąpiła zmiana na stanowisku pierwszego trenera. Nastąpił się nieszczęśliwy wypadek trenera Marka Handzela, którego z tego miejsca muszę powiedzieć, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i powrotu do nas. Uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, no i stan zdrowia nie pozwala mu, żeby prowadził normalnie zajęcia, uczestniczył na co dzień w nich. No i musiała nastąpić ktoś musiał poprowadzić ten zespół. Padło na utytułowanego, myślę, doświadczonego, utytułowanego trenera. Zarząd był zmuszony do tego, aby znaleźć następcę. Przez tydzień czasu obowiązki tego pierwszego trenera pełniłem ja, łącznie z meczem pucharowym, który rozgrywaliśmy w Nędzy, ale finalnie zdecydowano się na trenera Wieczorka. Różne są wyzwania. Ja pracowałem na każdym poziomie, a w tej chwili aktualnie troszkę chyba zależy mi na tym, żeby pobyć w domu. Troszkę też mam inne projekty, którymi się zajmuję. Do tego trzeba dodać osobę pana Reka. Z racji tego, że on był inicjatorem mojego pobytów ostatnio w Odrze, tych 6 spotkań, kiedy Odrę utrzymywałem.
czy utrzymywaliśmy w trzeciej lidze. Za namową właśnie pana Zenka tylko się zgodziłem, bo pan Zenek to jest poczciwy człowiek i pracę w Uniturza też nie musiałem długo namawiać. Widać pewien profesjonalizm, tak, u trenera Wieczorka i tutaj na pewno myślę, że wszyscy skorzystamy na jego doświadczeniu i zarówno, tak jak mówię, jak zawodnicy, jak i sztab będziemy czerpać same korzyści z tej współpracy. Jak poinformował nas trener Wieczorek, na razie mowa jest o współpracy do końca sezonu. Dalsze decyzje z pewnością zależne będą od stanu zdrowia Marka Hanzela. Marku, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Życzę Ci, żebyś walczył, żebyś szybko był w stanie wrócić tutaj do nas. Myślę, że wszyscy na Ciebie czekamy, zarówno zawodnicy, sztab i wszyscy, którzy tutaj z klubem są związani. Ja trzymam mocno za Ciebie kciuki, będę Cię wspierał na pewno w każdej chwili i zawsze służę pomocą. Trenerze Marku, liczymy na jak najszybszy powrót do zdrowia. Cała drużyna jest trenerem. Trenerze, wracaj do nas. Ale zanim trener wróci, jego podopiecznych czeka kilkanaście kolejek zmagań, a poprzeczka wymagań postawiona jest dość wysoko. Okres przygotowawczy uważam za bardzo udany. Uważam, że mamy na naprawdę dobrą i solidną kadrę. Transfery, które udało się sfinalizować w ostatnim czasie, również uważam, że będą to duże wzmocnienia naszej drużyny. I jakie nadzieje? No, nadzieje tutaj, o których głośno się mówi, tak? Chcemy się na pewno włączyć tutaj do walki o to, aby wystąpić w tych barażach o trzecią ligę. Wiadomo, że boisko zweryfikuje wszystko, ale przystępujemy pełni nadziei, ale też z dużą dozą jakiejś pokory do tego, że trzeba gdzieś tam, powiedzmy, krok po kroku stawiać sobie kolejne cele, ale no finalnie myślę, że się to uda. Ale czas pokaże, tak jak wspomniałem wcześniej. Myślę, że dosyć dobrze zbalansowany pod względem doświadczenia i pod względem umiejętności. Mówimy tu cały czas o poziomie czwartej ligi. Umiejętności tego zespołu na pewno oscylują w granicach wielu zespołów trzecioligowych. Niedawno prowadziłem i Polonię Bytom i Odrę Wodzisław krótko, to mam jakiś przegląd tych zespołów trzecioligowych. Nie mam przeglądu wszystkich zespołów czwartoligowych, ale patrząc na materiał, patrząc na zaangażowanie, na szerokość kadry, na warunki, jakie w Uniturze zostały stworzone, no to muszę powiedzieć, że jest to ciekawy zespół na pewno z dużymi ambicjami. A ja jestem tylko po to, żeby im pomóc w tym wszystkim. Muszę powiedzieć, że trener Hanzel bardzo dobrze przygotował ten zespół do sezonu. Gratuluję mu i mam nadzieję, że będę tylko jakimś dodatkiem tego wszystkiego. To, co już powiedziałem, żeby ich natchnąć jeszcze większą energią. Oczywiście każdy trener ma swoje przemyślenia odnośnie prowadzenia treningu, techniczno-taktycznych działań, ustawienia zawodników na boisku, ale to jest przyszłość, bo tak jak powiedziałem, mam dwa treningi dopiero za sobą. Jako kapitan oczekuję od mojej drużyny awansu i walki, zaangażowania w każdym meczu. I myślę, że jeśli każdy mecz będzie poparty tym, to ten cel, który jest nam postawiony, zrealizujemy wszyscy razem. Chciałbym troszkę ściągnąć z nich właśnie tą presję, bo ja sobie zdaję sprawę, przyszedł trener z doświadczeniem, przyszedł trener na ten region, szczególnie z nazwiskiem, no to właśnie te chcieństwo, te chęci nieraz nie idą w parze z umiejętnościami, bo jest blokada. Ale ja jestem przekonany, że jak to ominą, to zaczniemy od zwycięstwa, tego sobie życzymy. Na pewno z każdym mikrocyklem, z każdym treningiem, z każdym meczem będę się przyglądał wszystkim piłkarzom, bo kadra jest dosyć szeroka, żeby dzielić równomiernie, żeby każdego zawodnika właśnie, żeby każdy zawodnik mógł wyjść na wyższy poziom. Na to bardzo liczę, że uda mi się paru chłopaków tu zmobilizować do tego, żeby za pół roku byli wyżej. Mamy taką nadzieję i bardzo chcemy o to powalczyć. To jest nasz cel w tym sezonie i mam nadzieję, że go zrealizujemy.